Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wejdź na nową oficjalną stronę klubu ksruch.com. Przemek dzisiaj podwójnie zadowolony, bo raz, że drużyna Ruchu po raz kolejny kończy mecz czystym kątem, co dla Ciebie jako obrońcy ma pewno duże znaczenie. No i co chyba jeszcze ważniejsze, bramka, która dzisiaj też przybliżyła niebieskich do tych trzech punktów. No tak, to na pewno cieszy. Na pewno to był bardzo ciężki mecz, bo Puszcza jest bardzo nieprzyjemnym przeciwnikiem, strasznie takim fizycznym przeciwnikiem. Ale myślę, że wywiązaliśmy się ze swojego zadania na zero. Trzeci mecz, czwarty łącznie z Pucharem, bramka strzelona. Mogła być jeszcze jedna, bo tam słupek był blisko, także bardzo, bardzo zadowolony jestem. Duża radość w szatni. No ten start sezonu naprawdę jest udany. Czy to nawet lepszy niż mogliście się spodziewać? To Was zaskakuje, że tak dobrze to wszystko na razie się zaczyna? Oczywiście nie pompujemy balonika, ale no tak racjonalnie to oceniając. Myślę, że my na razie chłodno do tego podchodzimy. Tak? Na pewno kilka teraz ciężkich spotkań nas czeka. Później jest Puchar, też bardzo fajny mecz. Także na pewno z chłodną głową do tego podchodzimy. A co będzie, to zobaczymy. No, my jesteśmy dobrze nastawieni. Wiadomo, że wyniki i te bramki i czyste kąta pompują. Także niech to idzie w tym kierunku. Wczorajsze losowanie Pucharu Polski oglądaliście wspólnie w szatni? No, większa część była w szatni oglądała i myślę, że chociaż myślę, że wszyscy bardzo dobrze przyjęli to losowanie. Ja też od razu powiedziałem, że chcę kogoś z Ekstraklasy czy jakiś fajny zespół i na pewno wszyscy się cieszą z tego Górnika. No, myślę, że to na takich meczach się gra i w piłkę i myślę, że to będzie niesamowite przeżycie.